Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w Minecrafcie po raz kolejny, nie wiem już który. No i tak to wygląda. Nie mam pojęcia, co dzisiaj będziemy robić. Dawno nie grałem w tą grę, więc będę musiał przepatrzeć sobie, na czym stoimy. Portal Kresu już mamy gotowy. Mamy ten domek na drzewie. Znaczy na drzewie jak na drzewie. I wodospad, który mi się praktycznie w ogóle nie podoba, szczerze mówiąc, teraz jak na to patrzę. No ale niech już będzie, niech on sobie tutaj zostanie. Przejdę się jeszcze tam, zobaczę, co my ostatnio zrobiliśmy, bo już nie pamiętam. Nic nie mam na sobie, nie. Tu mam tak. Trzcina cukrowa i chyba wiem właśnie na czym trzcinę cukrową można stawiać. Nie na tym, ale trzcinę cukrową można było stawiać na, z tego co pamiętam, tym piasku. No tak, na piasku, na 100% na piasku. I teraz tak, będziemy musieli dzisiaj znaleźć piasek, bo trzcina nam się przyda do książek, a książki do rozpoczęcia enchantowania rzeczy. Dobra, to ja najpierw muszę jakieś rzeczy mieć. Da się tu wejść w ogóle? Da się. Co my tu mamy? Tu mamy miejsce na łóżko. Tak. Przydałaby się jeszcze jakaś pochodnia, bo jest ciemno. I my to naprawdę robiliśmy przez cały odcinek wcześniejszy? No może w sumie. Nie mam pojęcia. To jest ten wodospad jakby. Tutaj drogę widać. No ładnie. Dobra, idziemy się przespać i bez zbędnego przedłużania zaczynamy. A, włączmy sobie stopę. Gdzie ja w ogóle idę? Włączmy sobie stopę, żeby wiedzieć ile już nagrywam. No ale niestety nie mam zbytnio jak to zrobić, bo mój telefon jest w innym pokoju, nie chce mi się tam iść, bo jestem leniwy. Zatem bym musiał potem łączyć to nagranie, ale nie chcę czegoś takiego robić, bo bym musiał zrobić cięcie, chyba żebyście poczekali, a to jest też bez sensu. Mało światła tutaj jest, nie podoba mi się to. Uwaga, po co to tutaj dałem? Nie no, teraz jak już na to patrzę po dłuższym czasie, to takie dziwne się wydaje. Co my w ogóle mamy? To mogę sobie założyć nawet teraz, bo czemu by nie? O, chciałem to sobie pokolorować. Ja w końcu mogę to zrobić. Ja zapomniałem, ale ja w końcu mogę to zrobić. Był update do Minecrafta. Był update. I mam do was też pytanie przy okazji, ale to zaraz. Najpierw muszę... Aha, muszę hełm zdjąć. Znaczy hełm. Skórzany hełm. No dobrze. Dobrze mówię. Nie wiem, co zrobić z taką jedną rzeczą. Dlatego potrzebuję waszej pomocy. No i mam teraz żółtą czapkę. Nie wiem co zrobić z tym. Z tym o. Bo tu mogę na przykład sobie dać strzały. Chwila, gdzie są strzały? Na przykład tutaj. Mogę sobie dać strzały. Tak ono to ja nie wiem co jeszcze mogę zrobić, bo tylko widzę, że strzały mogę dać póki co. Nic innego nie znalazłem. Może mapę mogę dać? Mogę mapę. O! Nie wiem do czego to mogę dokładnie używać. Widzę, że mogę sobie mapę użyć, ale na przykład miecza tam wsadzić nie mogę. Na przykład zaraz zobaczycie. Tu jest miecz, tak? O. Nie ma szans. No. Też tarczy nie ma w Minecrafcie, więc przepraszam, na chwilę muszę poprawić słuchawki. Tarczy nie ma, więc też nie za bardzo mógłbym tarczę tam dać. Tak samo pochodni też nie mogę, a powinienem moim zdaniem. O, widzicie? Nie mogę. Więc jak macie jakieś sugestie, to słucham. Bardzo chętnie będę czytał je. Czy tu jest zombie pigmen? To one tutaj mogą przejść? Cześć, Brydalu. Idź w pizdu.
Dobra, no to będziemy mieli zombie pigmeny tutaj, no to fajnie. Co ja chcę zrobić? Na pewno chcę dzisiaj się wybrać do Netheru, bo musimy tam co nieco wykopać, coś porobić, co mi się przyda. Wezmę sobie ten kamienny miecz. Wezmę sobie ten kilof. Chociaż kilof to może nie, wezmę sobie po prostu ten kilof zwykły. I zrobimy sobie parę takich wypadów krótkich, bo nie, że tak to powiem, nie stać mnie na dłuższe wypady. To by mi się też przydało, ale tylko jedno. Tego nie potrzebuję. Dwóch. Wezmę sobie też może to. To też się może przydać. W ogóle podoba mi się koncepcja robienia domu w Netherze. Ja nawet muszę zobaczyć, co tam mógłbym zrobić, gdzie bym mógł się w cudzysłowie osiedlić. Dobra, jeszcze sobie wezmę to. To będzie tu. To mi też jest niepotrzebne. Nie chcę, to tu będzie. Dobra, wchodzimy. Cześć, Piggy. Ja ci nie wyspałem, ale dobra. Co tam? O chleb, chciałbym to zabrało trochę zdrowia. Dobra, przydałoby się trochę tutaj pochodni dać. To jest ciemne jak w dupie. Mówię sobie wykopać ten jasnogłaz, tylko nie wiem czym go się kopie. Jasnogłaz w ogóle tam są daleko. Dziś jeszcze tu jest jakiś jasnogłaz? Nie wydaje mi się. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Chwila. Tym mogę? Mogę to wykopać. Dobra, bo to jest kwarc z odchło. Gast? Gast, 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 gast. Chyba gast. Co to było w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Póki nie widzę gasta, to mam nadzieję, że go tutaj nie ma. To też nie słyszę. Trzeba uważać na te potworki. Tutaj też jest to. Tam mogę przejść, dobra. Strasznie tu ciemno, moim zdaniem w Netherze powinno być jaśniej. Tej lawy jest tutaj mało. Znaczy mało jak mało, jest sporo, ale nie tyle, ile bym chciał, żeby było, bo by było jaśniej, dużo jaśniej. Już mam. O to. To jest skała otchłani. Z tego można by sobie zbudować, to jest fajne. Co to tak szybko ten się niszczy? Ja to mogę tak niszczyć? Nie, bo mi wtedy to nie wypada. To jest jak piaskowiec. Jest praktycznie w ogóle niewytrzymałe i to mnie martwi. Czyli, że z tego budować nie będziemy. Myślę, że sobie zbuduję małą chatkę z broku dzisiaj tutaj. Więc przy okazji zacznę sobie wykopywać tutaj miejsce na to. Tak, wiem, dom w Netherze to nie jest zbyt dobry pomysł, no ale coś się wymyśli. Będzie przynajmniej ciekawie. Pigmeny, ja was lubię naprawdę i nie róbcie mi krzywdy. Wy jesteście spoko, bo wy nie atakujecie, jak nie zostaniecie sami zaatakowani, więc to jest spoko rzecz. Dobra, te trzeba wykopać tutaj, to sobie zaczopuję. Fajna jest muzyka tutaj, taki ambient. Znaczy, to nie jest do końca muzyka. Musimy też zwracać uwagę na dźwięki. Bo dużo różnych potworów to są właśnie wydają bardzo charakterystyczne dźwięki. Może byśmy tak zrobili. Zróbmy dom w portalu. Ale to wtedy będziemy musieli to nieźle pokombinować, co z tym zrobić, żeby to zakopać.
Dobra. Jest okej. To muszę też zniszczyć. Widzę, że w Netherze nie masz takiego dużego jakiegoś problemu z przeżyciem. Mówię, aż takiego dużego, bo jak będą tu gdzieś potwory, no to będzie tragiczny problem. Dobra. Trzeba pamiętać, że nie spać tu, jak się będzie kopać pod siebie, bo to już amen. Będzie. Koniec. Finish. W ogóle da się spać w Netherze? Sam nie wiem. Może się da. Może się nie da. Strasznie dużo tych pigmentów tutaj jest, ale to nie jest zły znak. Niech sobie będą tutaj. Niech sobie tu będą, one mi nie przeszkadzają. Póki mi nie robią krzywdy. Póki ja im nie zrobię krzywdy, to one mi też nie zrobią krzywdy, ale ten Blaze już może mi krzywdę zrobić. A mnie chyba nawet widzi. No, pokaż. Widzisz mnie? Aha, Blaze'y się respią. Im mniej Blaze'ów, tym lepiej. Mycha walczą z pigmenami. Sam nie wiem. Z zombie świniami. Zombie świnioki. Okej, okay, już po jednym tym. Po jednym kilofie. Tu. Okej. Okay. I kopiemy dalej. Potrzebuję sporo miejsca, nie jakoś strasznie dużo może, ale sporo. Już tak naprawdę to by wystarczyło może, no ale możemy równie dobrze zrobić tutaj też willę, nie ma problemu. Też ten dom pewnie nie będzie jakiś cudowny, bo o wygląd to ja dbam na swoim świecie, na którym gram sobie. A tutaj mamy przetrwać, dlatego też gramy na poziomie trudności wysokim, dlatego też gramy w tym takim dziwnym świecie, tym takim bardzo górzystym. O czym ja w ogóle gadam? Gadam w ogóle o jakichś takich głupotach? A to tak zawsze jest, jak gra się w Minecrafta albo inne jakieś takie właśnie gry luzowe. Jeśli wiecie, o co mi chodzi, to zawsze takie, że właśnie się gada o wszystkim i o niczym. Dobra, jeszcze tu do końca może wykopię. Zresztą zobaczymy, na jednym mikro starczy. Już mi się kończy, dobra, to może do końca tu. O, ja już muszę ręką wykopać. Mam jakiś duży problem. To mi jakiegoś dużego problemu nie sprawi, tak coś myślę. Okej, okay, dobra. To niech sobie tutaj wejdzie. I na razie przenosimy się do siebie. Chociaż jeszcze tu bym to... A, nie chciałem tego zrobić. O, to chciałem. Kłócam? Kłócam, dobra. O, chcę zrobić sobie jeszcze taką linię tutaj tego. Okej. Okay. Jest coraz bardziej niebezpiecznie. Grzybki. Tam. Grzybki w Netherze. No one tam były. Już przypomina mi się, bo już dawno w Netherze nie byłem w sumie. Jak grałem ostatnio Minecrafta, to w Netherze byłem na PC-cie. Na Playu, no to tutaj jestem w sumie pierwszy raz, więc... Na PC-cie dawno nie grałem. Wiecie, o co chodzi. To jest najważniejsze, że... Żebyście wy wiedzieli, o co mi chodzi. Czasem gadam głupotę, ale ważne, żebyście wy wiedzieli, o co mienia chodzi. Jak wy wiecie, to jest dobrze. Jak wy nie wiecie, to jest bardzo, bardzo źle. Gast. Tu był gast. Tu był gast, 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 gast. Z tego co słyszałem, to tu był gast i to mnie bardzo przeraża.
Teraz pytanie, jak my będziemy w ogóle schodzić na dół tam, bo będzie trzeba też tam zejść. Myślę, że będziemy się posiłkować ziemią, którą zdobędziemy na zwykłym świecie. Prawie doszliśmy do tego czegoś. Co to w ogóle jest? To jest też ten? Tak, ten sam blok. Blaze we mnie strzela. No. Blaze we mnie strzela i to mnie bardzo niepokoi. Dopóki nie trafia, to jest dobrze. Jak trafi, to patologia. Ja się podpalę. W ogóle to wybuchnie prawdopodobnie. Przydałoby się zabić ściany z obsydianu w tym budynku. Tylko, że to nie jest takie proste, żeby obsydian wykopać i go jeszcze zastosować. Nie no, świetny ambient. Świetny. O, prawie mnie trafił. Ja nawet go nie zauważyłem. To jest na pewno niebezpieczne. Wiem, że teraz strzelać będzie. A, o tym wam mówiłem. Powinien się zgasić. Muszę uciekać. Okej, dobra. Cześć, Piggy. Muszę się odleczyć trochę. Teraz tak, co nam będzie potrzebne? To możemy sobie zostawić, bo w sumie teraz tak patrzę, to mi już to nie będzie potrzebne. To też. To raczej. To mi będzie potrzebne na pewno. To się raczej nie przyda. To sobie zostaje, bo to jest tanie do wytworzenia. Teraz tak, potrzebuję mnóstwo tego. Tego tu. To też się przyda w sumie. To jest fajna odmiana. To również. To. I to. No i jeszcze to. I to. I to. No to chyba jesteśmy gotowi. Jeszcze to szkło by może mi się przydało. Te drzwi. Okej, dobra, do roboty. A, chwila, przygotuję się. Więc tak, drzwi mi będą potrzebne zaraz na początku, to jest pewne. Tych mam dużo, więc to tutaj zamienię. Na to. To tu może. Okej, dobra. Mam nadzieję, że nie zginę. Jednak jedzenie biorę. Żarcie potrzebne jest koniecznie. Bez żarcia ani różne daru, to nie ma w ogóle o czym mówić. Co jeszcze by się przydało może? No z tego zrobię sobie podłogę i ściany, a to sobie zrobię sufit kolejny i kolejne podłogi, bo to będzie paropiętrowy dom. Dobra, do roboty. Cześć, ty możesz sobie tutaj być. Też cię lubię. Nie ma problemu. Prawda. Okej. Co ja chciałbym zrobić teraz? Czy ja mogę podkopać to? Nie! Żyję. Żyję, mam się dobrze. Strzelają do mnie. No, ratuj się, kto może. Ratuj się, kto może. Jeden może się ratować lepiej, a drugi trochę gorzej. Ratuj się, kto może. Uciekaj przed Blaze'em. O mój Boże, o mój Boże. To się powoli spala, ale ze mnie fujara. A już to jest tutaj blisko, bliziutko. Skusieńko.
O ja pierdolę. Umarłem. No, nie żyję. Oj, szybko. Zmieniłem się w popiół. Szybko musimy odzyskać nasze. Fajnie. Wszystkie tepnęły. Tu. Ale tego nie było. Tym czopujemy dziury B. Obadzi tym. I uważamy na następny raz. Tak jest, uważamy. Uważamy. Nie kopiemy pod siebie. Nigdy nie kopać pod siebie. To jest zasada, której będziemy się trzymać. Dobra. W ogóle sobie tutaj mogę wykopać miejsce, gdzie... Oj. Gdzie będę chciał to postawić. No ale dobra, już. Pojedziemy klasyczną metodą. Kop po trochu. O! Jeszcze tutaj są różne rzeczy. Blaze śmieciu. O, kuźwa. Uważamy też na Blaze'a. To jest pewne. A może najpierw obuduję to, a potem zacznę... Potem zacznę robić podłogę. Ja wiem, że to jest bardzo głupie i niebezpieczne, takie budowanie w netherze. To jest gast! Dobra, od gasta uciekam. Dobra, wiecie co? Ja tak sobie myślę, że to chyba nic z tego nie będzie. Bo potrzebny jest nam łuk i strzały. Straciłem szykło. Może budować w netherze będziemy innym razem. Musimy w ogóle znaleźć cytadelę w netherze. Nasze cytadele. No, zamek. Dzisiaj go nie możemy sobie pobudować właśnie. Coś. Obsydian. Mam jeszcze 5 obsydianów. Ktoś się drze na dworze. To mi się przyda na pewno. Pójdę się przespać na razie. Przejdę się gdzieś, znajdę jakieś fajne miejsce i coś zbudujemy. Czy nie wiem co? Może jakiś zamek? Albo coś? Sam nie wiem. Taki na górze? Czy potrzebujemy nasz podstawowy budulec? Chyba, że go mamy. Nie. To potrzebujemy. No okej. Chwila, muszę jeszcze wziąć sobie to. Okej. To zostawię. Dobra. Cześć psioki. Siema. Psioki, psioki. Jajo. Masz jajki. Ui, woda. Woda. A, woda. Co wy na to, że zbudować coś na środku samym tego? Wody. Zrobię najpierw fundamenty. Zbudujemy coś nad wodą. To będzie dobra myśl, żeby jakiś może zamek albo jakąś cytadelę zbudować. A muszę zrobić coś.
takiego. Czemu ja w ogóle kłócam teraz? To jest niepotrzebne. No, do góry. Dobra. Tu jest jedna. Odnoga tego. Jeśli tu musi być druga. Musi być też spore. Dobra, gdzieś tu. Dobra. Jeszcze dwa. To jest tu, to jest tak. Dobra, to jeszcze to musi być gdzieś tam w pindiet. Czy ja dobrze stoję? Gdzie to jest? Chwila. Tak. To jest tak, prawda? Tak, to jest tak, dobra. Tu będzie tylko dwa. To będą tylko dwa TT. Tu jest dobrze, tutaj też jest dobrze, więc to będzie idealnie pod wodą. O Jezu. Musimy wykopać szybko. Się kopie wolniej. Dobra. Tu. Teraz to zrobimy w taki sposób. Okej. No i gitarka. Budujemy. Raz, dwa, trzy. Dziś budować będziesz ty. Wiecie co? Ja to połączę, bo ja będę musiał zrobić taką całą platformę i ja do was wracam. Do zaraz. Okej, zaczyna to już jakoś wyglądać. Myślę, że do kolejnego pasa obróbki użyję tego. A potem znowu tego. Zbudujemy swój dom na wodzie. Itp. Itd. Co ja śpiewam kuziwa jego matce. O jasna cholera! Zauważyłem zombiaka topiącego się, chciałem mu pomóc się utopić i zaczął mnie szkielet gonić. Jasna cholera, że szkielet we mnie strzelać zaczął, a nie gonić mnie, no jasna dupa. O co chodzi w ogóle? Ja sobie tylko w nocy pracowałem, dorabiałem sobie na życie. Won. A tutaj takie gówno. Jasna cholera. Wodospad w ogóle nie pomaga, tylko przeszkadza. On miał pomagać mi się dostawać do góry. Jasna dupa. Cholera. Dobra, będę żył. Chyba będę żył. No to tak. A zrobiłem co nieco. Skłamałbym, jakbym powiedział, że nie zrobiłem, bo zrobiłem. Teraz może wam pokażę. Jasna cholera, a ty skąd? Aha, bo ty spod drzewa. Pal się śmieciu. Śmieć pieprzony. Gnój jeden. Cześć, krówko. No więc zrobiłem to. Tutaj co widać? Te bloki no, ziemi, to nie zwracajcie na to uwagi, sobie zaznaczyłem, gdzie będą ścieżki. Chcę zrobić teraz tak, tu puste przestrzenie, tam i tam. A tutaj trochę tak jakby ścieżki i jeden taki plac. I tutaj duża wieża, żebym mógł wszystko widzieć dookoła. No, taki mam plan. Więc tak, ja się biorę do roboty i żeby was nie zanudzać, zrywam cięcie. Do zaraz.
Cześć, ponownie, więc tak, to już jest gotowe. Widzicie, droga jest, jeden plac jest i małe gówno, że może po stąd spieprzeć, jakby coś się zaczęło dziać. Też wątpię, że coś się tutaj zaczęło dziać. Jest problem, bo brak mi tych. No, budulca mi brakuje, o. Więc będę musiał się ograniczyć do tego, do takiej szerokości, tak myślę. No mniej więcej taki, bo to może być takie trochę okrągłe. O, może jeszcze tak. No tak plus minus to od razu pójdzie sobie w pizdu. Wejdzie w pindiet. To również w pindiet. I te dwa. W sumie te dwa też. Bo tutaj muszą być drzwi. Tutaj również muszą być drzwi. Drzwi mam dwa. Dwoje drzwi. Mam dwoje drzwi. Déjà vu. Jeszcze powinien wytworzyć jakieś, móc wytworzyć jakieś. Mogę, jeszcze mam 3 déjà vu. Okej. No i gitarka, i tutaj będzie wieża. Nie wiem, czy to już przewijać. To może nie przewinę, a jak coś, to wam przyspieszę. Żeby było, była budowa dużo szybsza. No, na razie sobie pobudujemy powoli tą wieżę. Ale ja niepotrzebnie z tego spadłem. Myślę, że się pójdę przespać, więc i tak będzie cięcie. I może po tym przespaniu po prostu przyspieszę budowę wieży, więc do zaraz. Okej, zapasy pozbierane, więc budowanie uważam za rozpoczęte. O, dobra, zacznijmy od tego, że to trzeba jakoś oświetlić. Tak, tak. Dobra. Okej. To oświetlenie już mam za sobą. Chociaż chwila. Z jednej strony nie może być drzwi. W sumie mogą być, ale będzie ciężko zrobić potem drabinę, a ja się nie chcę męczyć z tym, więc to sobie rozwalę. Potrzebuję jakieś miejsce, gdzie drabinę postawić będę mógł. Będzie to właśnie, myślę, to miejsce. Okej, tak. Dobra. I lecimy z tym koksem. Jasna cholera. Zawsze takie, że jak buduję, to zawsze muszę coś spieprzyć. Nawet jeśli chodzi o coś takiego. Wziąłem sobie też ze sobą łóżko, żeby móc się przespać. Aha. No i teraz już nie spadamy, teraz na kucaka. Lecisz, Jasiek, dawaj. Kładź te bloki, kładź. Cześć, mamo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naprawdę, pomidor? Nienawidzę pomidora. Normalnie nie znoszę, normalnie to jest najgorsze gówno na świecie, moim zdaniem. Jak lubicie pomidora, proszę bardzo, ale ja kuziwa nienawidzę. Ten pomidor to jest tragedia życiowa. Mama mi dzisiaj zrobiła kolację, fajnie. No ale czemu pomidor? Ta wieża może będzie wyglądała dziwnie, jeśli będzie taka bardzo duża, no ale taka musi już być. Muszę widzieć z niej wszystko. Jeszcze to sobie zużyjemy. Okej. Jednak chyba nie będę robił przyspieszenia wideo tego. A jak zrobię, no to nie będziecie wiedzieć o tym, że ja to mówiłem, więc tak to wygląda.
Jeszcze nisko. Jeszcze z połowa tego co jest. Może nawet trochę więcej. Oj, a jak ja zajdę? Najwyżej wskoczę do wody zresztą tam. Tam się chyba. Jak ja to zrobię? Żeby działało. Trzeba by się też okna zrobić w tym, znaczy dzioły takie po prostu. Zresztą okna też by można było zrobić, w ogóle piętra by można było tutaj zrobić. Na każdym piętrze coś. Co mógłbym coś takiego zrobić, że parę pięter jest powsadzać, że tak to ujmę, do tego. Leci to nawet dosyć szybko. Znaczy idzie to dosyć szybko, właśnie nawet nie mówi, że leci, tylko się mówi, że idzie. Jeszcze w tą noc tutaj Minecraftową powinien zdążyć zrobić to przynajmniej także w górę, żeby to szło. I sram to i wszystko po kolei. Jezu, ja tutaj jest robotę coś z tym teraz, jak tak patrzę. Znaczy to nie jest jakaś ciężka praca. Nie trzeba ani celować jakoś, tylko się idzie po prostu i się stawia kloc. No ale to jest męczące, bo to tak jest nudne. Creeper, o. Tam jest. Tło. Czycha, czy jak to nazywa. Polski dubbing Minecrafta, czy dubbing, tłumaczenie na polski napisów. Dobra, myślę, że wystarczy. Gdzie nie ma dziury, to jest pytanie. Czy gdzie nie ma drzwi? No dobra, zresztą jeszcze jedno można zrobić, co mi tam szkodzi. Dobra. Strapon, że nie, gdzie są właśnie drzwi, to... O, tam nie ma drzwi. Dobra, to już wszystko wiadomo. To mogę sobie zabudować. Tu postawić sobie pochodnie. Chwila. Gdzie jest pomidora? Na odwagę. Teraz mogę to powiększyć. Pająk. Jakiś kurwysyn. Cześć, śmieciu. Co z tym, z kim się znamy? O, ty śmieciu. Pieprzony. Jak on mnie bije w ogóle? Skurwysyn mały. Śmieciu! Kurwa. Zamy się. I się przestał, ale nie wiem, czy coś z tym zostanie, dlatego się wracam. Kurwa. Jakieś tam później dostanę. Do góry. Czyhacz, znaczy Creeper. Czyhacz, jak zwał, tak zwał. Ważne, że jest, że się go boję. Dobrze, ten most zrobiłem. Ja w ogóle nie biegam. I tam są rzeczy moje. Pieprzony pijająk. Śmieć. Gdzieś jeszcze jest pod wodą? Coś tam jest, tylko się nie utop. Kilof. To wszystko? Chyba tak.
Miedź pieprzony. Szkoda gadać. Trochę się tego przyda. Gdzie jest drabina? O! Jest. 15 drabin, to jest trochę mało. Na pewno nie starczy. Chociaż może nie. Jest blisko, ale dalej nie starczy. Nie starczyło. Jeszcze kawałek. Tonący brzytwy się chwyta, a ten, co nie może wejść, chwyta się pełny. No i tak. Dobra, co ja już zrobiłem? Jeszcze tego tutaj nie rozszerzyłem. Tak? No ile, to jest rozszerzone, to też. To też nie jest rozszerzone. Poszerzone, rozszerzone. Jak to w ogóle brzmi? To nie jest rozszerzone. No bo nie jest. Tutaj jest, dobra. Okej. Czy ja chcę jeszcze raz to rozszerzyć? Nie wiem. Chyba tak. Chociaż to i tak już jest duże. No chyba jeszcze raz rozszerzę o jeden. Potem sobie podpory tam. Podpory. Będzie to lepiej wyglądać. Przepraszam, że tak naskam, no ale jem. Jestem profesjonalnym jedzącym YouTuberem. Ale nawet dobre. O, już się dzień robi. To i tak niska ta wieża, no ale lepsza taka niż żadna. Zawsze będzie można poobserwować. Dobra. To po dwa. Tutaj też dwa. Tu po dwa. Tu również dwa. Uziwa, tak naprawdę to mogę tutaj to zrobić, to po dwa. Cholera, chwila. Czekajcie chwilę. O tak. Tutaj będę mógł sobie patrzeć z czterech stron, a tutaj boki to tam mniej są ważne. To będzie dużo lepiej wyglądać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, i to tutaj właśnie. Zrobimy sobie szybę. O, coś takiego. Szyby mi zabrakło. Jasna cholera. Naprawdę? Co ja tu przy okazji włożę? O. Co teraz? Improwizujemy. Co
co jeszcze można zrobić. W ogóle ciekawe, czy ja mam węgiel na ten, na potem przerabianie tego. Cholera, zabrakło mi tego. No to pięknie, mam przesrane. To ja sobie wykopię. Co mam wykopać? Przetopię, co mam przetopić. I wracam. Budowanie wież obserwacyjnej, część druga, zapraszam. Tak to wygląda. Co ja chcę? To chcę. Nie ten przycisk. Git good. Chyba wystarczy tyle. Dobra. Tu ciemno i straszno też. Tak tu ciemno i straszno, że normalnie tragedia. Myślę, że będę tak szedł. Co jakiś czas stawiał pochodnie, żeby było w miarę jasno. Dobra. Jesteśmy na samym szczycie. Okej, gitara, udało się. Teraz tak, to wszystko niszczymy. Mam dużo lepszy pomysł. Zaraz zobaczycie, jaki. Okej, to jest nam również niepotrzebne, tylko tak za bardzo nie mam czym tego zniszczyć. Chwila. Tak wiem, marnuję to, no ale... Nie będę się już wracał. Potrzebuję tak. Tego. Okej, jeszcze tylko te dwa. Nie, jeszcze tam po prawej. Jeszcze tylko te dwa. O. I już. Teraz patrzcie na to. Nie będę tego przerabiał, tylko zrobię to po prostu tak. To muszę. Jeszcze. Okej. Tutaj też mam gotowe, czy nie? Nie. Cholera jasna, no to nie to. To jest to. Okej. Tu mam gotowe, mam. Tutaj już też. Tu nie mam jeszcze gotowego. Okej, to jest niepotrzebne. Jezu! Idiota, 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 jeszcze raz, idiota. Lecimy. Kuźwa. Szybko wszystko trzeba zebrać, bo jak to stracę, to kuźwa nie wiem co zrobię. Pewnie nic, ale... Też na pewno nie będę zadowolony. Coś jest pod wodą? Jest też. Wszędzie się rozsypało. Jeszcze tam jest. Kuźwa. Wszystko mam? Jasna cholera, nie mam szkła. I tego też nie miałem.
Co, będę teraz musiał pływać, tak? Szukać. Nie podoba mi się to. Ani trochę. Kuźwa, no co ja zrobiłem? Straciłem całe szkło. Tylko szkła było tyle, że szkoda gadać. Może tak? Coś zobaczę. Tak, nie ma szans. No ale tak. Tam coś jest. Chyba. Sam nie wiem. Jasna cholera, no co? O. Jest coś. Czy to jest to? Wynurz się szybko, żeby się nie udusił. Steve. Jest szkło, mam. Mam szkło. Mamy szkło. No i jest dobrze. Teraz już jest dobrze. Teraz już jest idealnie. Już nam niczego więcej nie potrzeba. Do szczęścia. Chyba tylko, że ten film nie był za długi, bo jak będzie za długi, to będzie problem. Mówię tylko godzinę nagrać. A jak będę ponad godzinę nagrywał, to będzie patologia życiowa. To się nie da. Po prostu nie mogę. Rozumiecie? To ja muszę teraz się spieszyć. Dobra, to może zrobimy cięcie małe. Okej, mamy problem. Tu jest zombiak, który się nie pali. Tam jest Enderman, a tu jest mały zombiak. Wiecie co? W takich sytuacjach. Uwielbiam moją głupią pomysłowość. Ale chwila, niech mi się tylko życie zregeneruje. I zaraz. Spieprzam. Raz kozi śmierdzi. Jestem pomysłowym idiotą. I'm bitch getting out. Getting fuck out. Możecie zobaczyć. To jest ta wieża. Ona już jest gotowa praktycznie. Tylko na górze jeszcze muszę dodać płotek. A to sobie zrobię poza odcinkiem. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. W następnym odcinku postaram się, o ile nie zapomnę, pokazać wam już dokładnie wykończoną wieżę. A na razie do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.